Znajdujemy się przed Obwodową Komisją Wyborczą nr 11 w Pszczynie, gdzie obywatele tłumnie gromadzą się, aby w zgodzie z własnym sumieniem nie oddać głosu w tych wyborach. Zapytajmy przypadkowego obywatela, weźmie pan udział w wyborach? Uważam, że to jest mój obywatelski obowiązek. Jak będzie to wyglądało? Jak przyjdzie moja kolej, to nie wejdę do lokalu, potem nie pokażę dowodu, nie wezmę karty, nie skreślę kandydata i nie wrzucę do urny i nie wyjdę. Ruch w ten wyborczy dzień, jak widać, jest duży. Los kraju obywatelom nie jest obojętny. Przepraszam pana, czy weźmie pan udział w wyborach? No jacha ty, nawet kupiłem sobie tę skrzynkę za 10 tysięcy na raty, nie? Wiesz, jak jest dostać ciężko skrzynkę za 10 tysięcy? To z Dubaju sobie wiozłem normalnie taką pozłacaną. Ale dlaczego? No w telewizji gadali, że tak trzeba, nie? 10 tysięcy miała wynosić kara za nieposiadanie skrzynki pocztowej. P***lisz. Wybory przebiegały bez większych problemów, jednak nie obyło się bez incydentów. Niestety nie wszyscy nie poszli nie zagłosować. Proszę pana! Zaproszę. 30 lat nie głosowałem. 30 lat nie głosowałem, wybrałem się do wyborów po 30 latach i taki nie ma wyborów. Wszyscy mówią, nie głosowałeś, się nie nie narzekaj, bo nie głosowałeś. I to cię wybieram do tych wyborów, zrobiłem sobie dowód, bo mi się skończył i co? Nie ma. Ale proszę pana, bo może... Wypij z tym szczurem. Maska. Miało również miejsce zajście o charakterze kryminalnym. Do rejonowej komendy policji wpłynęło anonimowe zgłoszenie o próbie sfałszowania kart wyborczych. Na szczęście kart nie było. Co do frekwencji, Państwowa Komisja Wyborcza podała, iż do godziny 17 zaledwie 35% społeczeństwa nie zagłosowało. Dzięki wspólnym siłom rządu, opozycji, obu trybunałów, pani marszałek Sejmu, PKP Cargo oraz Związku Polskich Zdunów osiągnęliśmy sukces. Albowiem w poprzednich wyborach, musi pani to wiedzieć, to jest hańba, nie zagłosowało zaledwie 44% obywateli. Ale w tym roku, jestem przekonany, idziemy na rekord. Oczywiście wyniki jeszcze spływają, ale obstawiam, że w tym roku nie zagłosuje 100% uprawnionych do głosowania. 100%! A znając nas Polaków, to pewnie i więcej. Kochani, możemy być z siebie dumni. Wiem, że mówimy tak o każdych wyborach, ale tegoroczne to prawdziwe święto demokracji. Przepraszam pana, na co pan czeka? Wyborów nie ma. Tak, nie ma. To po co cała ta szopka była? No, wybory się nie odbędą. Odwołane. Specjalnie tak mówicie, a ja sobie pójdę i wybory będą, nie? I wygra nie ten, co trzeba. Po moim Dudzie.